Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat ważny, na temat pani Kali. O tym, kim jest lub kim nie jest, co może, jak działa i w jaki sposób możesz uzyskać od niej pomoc. Zacznijmy od sprawy podstawowej. Czy pani Kali istnieje? To zależy od tego, jak zadasz pytanie. Jeżeli zapytasz mnie, czy gdzieś w kosmosie biega sobie piękna kobieta o 6 rękach, z 3 oczami, przyozdobiona wieńcem z czaszek, w spódniczce z ludzkich rąk lub nóg, odpowiem ci nie. Taka pani w kosmosie sobie nie biega. Natomiast jeżeli zapytasz mnie, czy istnieje energia o określonych wibracjach, o określonych właściwościach, określonym sposobie działania, o określonym spojrzeniu na rzeczywistość, która odpowiada temu, co mówimy o pani Kali, odpowiem ci tak. Jak najbardziej taka energia istnieje, ta energia działa, może działać również na twoją korzyść, tylko kwestia, czy będziesz tego chcieć. Jeżeli będziesz chcieć, powiem ci, jak to sprowokować. Ale zacznijmy od legendy. Jak narodziła się, czy powstała pani Kali? Według starego podania, podania staroindyjskiego, był czas, kiedy bogowie i demony walczyli o ziemię. Bogowie zaczęli przegrywać. Groziła im całkowita utrata ziemi. Zwrócili się o pomoc do swojej świętej trójcy, Brahma, Shiva i Vishnu. I ci zapałali gniewem na demony i z ich płomiennego oddechu powstała pani Kali. Zstąpiła na ziemię i zaczęła walczyć z demonami. Cóż z tego, że była potężna, niezniszczalna, kiedy tylko ucięła głowę któremuś z demonów, jego krew spadała na ziemię i z tych kropli krwi, które spadły na ziemię, rodziły się nowe demony. Niektórzy mówią, że to nie stworzona Kali, tylko sama pani Parvati walczyła z demonami w momencie, kiedy się wściekła. Ta jej wściekłość była aż tak mocna, że otworzyła jakąś osobowość. W każdym razie, na jaki pomysł pani Kali wpadła? Pani Kali ścinała głowy tym demonom i piła ich krew, zanim zdążyła spaść na ziemię. Pokonała demony. Z tym, że tak się rozogniła w walce, tak się upiła krwią demonów, że nie mogła przestać. Nie mogła przestać, zaczęła niszczyć wszystko dookoła, a jej moc niszczycielska była tak potężna, że nikt nie był w stanie jej pokonać. Dopiero jej mąż, pan Shiva, wpadł na doskonały pomysł. Stanął przed nią zupełnie bez oręża, zupełnie bez agresji, z pełnią łagodności i miłości. W tym momencie pani Kali się opamiętała. Nie była w stanie go zaatakować. Tyle legenda. Oczywiście jest to tylko legenda. Teraz chciałbym ci powiedzieć, kim jest pani Kali, jak działa, zanim zwrócisz się do niej o pomoc. Musisz o tym wiedzieć. Otóż pani Kali rzeczywiście jest boginią zniszczenia, ale nie tak, jak ją przedstawiają popularne filmy czy popularne prace pseudonaukowe. Jest boginią zniszczenia z tym, że niszczy zło, niszczy iluzję tego świata, niszczy podstęp, wredność, cały czas walczy z demonami zła, kłamstwa, podstępności, iluzji. Jak jest przedstawiana? To też jest dosyć symboliczne. Pani Kali jest przedstawiana jako trójoka. To oznacza, że ma na stałe otwarte te trzecie oko i ogarnia wszystko. Wszystko widzi i widzi rzeczy z takiej strony, jakimi one naprawdę są. Wiele rąk. Wiele rąk oznacza potęgę. Ten słynny wieniec z czaszek na szyi.
To nie są czaszki pokonanych wrogów. Niektórzy mówią, że to symbolizuje te kilkadziesiąt wcieleń, które każdy z nas ma przejść. Natomiast mi bardziej odpowiada interpretacja, że to są właśnie czaszki pokonanego kłamstwa, pokonanej obłudy, pokonanej hipokryzji, dwulicowości itd., itd. Spódnica z ludzkich rąk lub nóg, no cóż, wygląda to troszkę strasznie, ale nawet w Biblii masz napisane, nawet w Biblii Jezus Chrystus powiedział, jeżeli cię twoja noga gorszy, utnij ją. Lepiej wejść chromemu do Królestwa Niebieskiego, niż na dwóch nogach na wieczne potępienie. To symbolizuje zwycięstwa Kali, a może zwycięstwa ludzi, którzy je odnieśli dzięki jej właśnie pomocy. Pani Kali sięga do korzeni. Zresztą jej, że tak powiem, domem jest nakshatra mula, której symbolem jest wiązka korzeni. Pani Kali jako ta, która widzi wszystko takim, jakim jest, sięga do korzeni każdego problemu. Jeżeli masz działkę i po prostu poucinasz chwasty, to nic nie pomoże. One odrosną znowu. Jeżeli wyrwiesz je z korzeniami, jeżeli zniszczysz korzenie tych chwastów, one nie powrócą. Jaka jest jeszcze właściwość Kali? Pani Kali te problemy, nazwijmy je demonami, z którymi walczy, nie niszczy ich. Ona je anihiluje. Jaka jest różnica? Powiedzmy, zróbmy takie proste porównanie. Twoim problemem jest krzesło. Co robisz? Połamiesz je i wyrzucisz na śmietnik. Za chwilę może przyjść jakiś domorosły majsterkowicz, kilka gwoździków, trochę kleju, trochę lakieru i krzesło z powrotem stoi jak nowe. Pani Kali to krzesło rozbije w pył. W drobny proszek, który będzie rozwiany przez wiatr i to krzesło nigdy już z powrotem nie powstanie. Działa niezwykle skutecznie. Kwestia taka, dlaczego zapytałem cię, czy musisz zastanowić się, czy chcesz jej pomóc? Pani Kali pomaga w sposób najwłaściwszy, najskuteczniejszy. Jeżeli zwrócisz się do niej z problemem, rozwiąże ten problem. Z tym, że rozwiąże go tak, żeby go rozwiązać w całości, u źródła, żeby było jak najlepiej dla ciebie, ale nie według twojego życzenia. Możesz sobie to rozwiązanie wyobrażać zupełnie inaczej. Jeżeli poprosisz panią Kali, żeby cię poprowadziła po ścieżce życia, poprowadzi cię najkrótszą drogą do celu, najwłaściwszą dla ciebie. Natomiast nikt nie mówi, że to będzie ścieżka łatwa, przyjemna, pełna rozkoszy, pozbawiona bólu i cierpienia. Dajmy może taki przykład. Prosisz panią Kali, powiedzmy, pracujesz gdzieś tam w biurze, przychodzi nowa koleżanka, Apolonia. Coś sprawia, że nie cierpisz tej koleżanki. Po prostu nie możesz jej strawić, doprowadza cię do pasji, do szału. Prosisz panią Kali, zrób coś z nią, usuń. Co zrobi pani Kali? Myślisz, że usunie tą koleżankę? Nie, sięgnie do źródła problemu. A że widzi wszystko, będzie wiedzieć dlaczego. Bo tutaj twoim problemem nie jest koleżanka, tylko twoja relacja z nią. Pani Kali będzie patrzeć, sprawdzi, dlaczego ona aż tak cię denerwuje, co jest problemem. Może, być może widzisz w niej jakąś cechę, której nienawidzisz w sobie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że masz tą cechę. Jeżeli ktoś cię zapyta, czy taki jesteś, powiesz zupełnie szczerze nie, bo ta cecha została zepchnięta, odrzucona, ale to, że coś jest zamiecione pod dywan lub zamknięte na kółeczkę w piwnicy, nie znaczy, że tego nie ma. Pani Kali pokaże ci, że tą cechę masz. To, czego tak nie cierpisz, jest w tobie. Tym sposobem zmusi cię do wyrwania problemu z korzeniami, czyli zniszczenia tego, co jest niewłaściwe w sobie. Wtedy tamta nie będzie ci już przeszkadzać. Może będzie cię trochę śmieszyć, ale na pewno nie przeszkadzać. Pani
Kali jest prawdą. Jeżeli zwracasz się do niej o pomoc, licz się z tym, że może pokazać ci całą prawdę o tobie. Że zobaczysz siebie tym, kim jesteś. Nie tym, tą osobą, której wyobrażenie budowałaś przez lata. Pokaże ci, kim jesteś naprawdę. To może być naprawdę nieprzyjemne, to może być szok, to może być bardzo bolesne. Ale żeby dojść do pełnego wyzwolenia, musisz wiedzieć, z czym walczysz i dlaczego walczysz. Pani Kali niszczy łodę tego świata, widzi go takim, jakim jest i tobie pokazuje, jakim jest. Jest panią czasu, Kal to zresztą w sanskrycie znaczy czas. Jest panią czasu, jest, jak ją określają, Mahadevi. Boskością samą w sobie, esencją boskości. Ona zaczyna, ona kończy. Ona daje ci czas na zmianę. Nie ona będzie cię sądzić, to już jest sprawa pana Jamy. Natomiast ona ci daje czas, możliwość zmian, pokazuje ci, co trzeba zmienić. A to, że to czasami bywa trochę niewygodne, że to bywa często bolesne. Cóż, tak trzeba, jeżeli dziecko idzie, bije sobie drzazgę, idzie do matki, żeby mu tą drzazgę wyjęła. Dziecko liczy się z tym, że ból się zwiększy, ale wie, że będzie potem ulga. W sprawach psychicznych, energetycznych, mentalnych często bardzo godzimy się na ból, żeby uniknąć trochę większego, który nas może wyzwolić. Kolejna sprawa. Jeżeli poprosisz panią Kali o pomoc, nie będzie już odwrotu. Nie można cofnąć tej prośby. Tak jak na przykład decydujesz się, idziesz na operację, nie możesz po pierwszym cięciu chirurga powiedzieć, to może ja podziękuję, wstać i wyjść, to się dla ciebie źle skończy. Także tak i tu, jeżeli pani Kali już zacznie działać, musisz przejść przez to do końca. Om Krim Kali. Także zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Jeżeli tak, słuchaj mnie dalej. To, co powiedziałem, Om Krim Kali, to nie jest zaklęcie, to jest taki jakby uśmieszek puszczony do pani Kali. Krim to jest skrót oznaczający wszechogarniająca, wszechwiedząca, pełna łask, obdarzająca tym, co najlepsze, obdarzająca wolnością. Takie mówienie co jakiś czas tego, to jest tak jakby lajkowanie jej na Instagramie. Jeżeli dostaje tysiące lajków, ona nie wie, kto to robi i po prostu przyjemnie, że takiego lajka dostała. Natomiast ty możesz się jakby zogniskować w jej kierunku. Jej przywołanie jest te, które ci podam, jest wzięte z Wed, czyli najstarszego dostępnego źródła. Będziemy w sanskrycie. Jesteś w gotowości? Zapamiętaj. Om Hraum Kali Mahakali Kali Kile Pat Swaha. To można mówić, można śpiewać. Najlepsza byłaby melorecytacja. Ja tutaj ci melorecytacji nie zrobiłem. Cóż, z melodiami, z muzyką jestem troszeczkę nie po drodze mi jest. Nie chciałbym cię rozśmieszać, tylko ci coś mi przekazać. Niby proste to, co ci powiedziałem, z tym, że jeszcze jedna sprawa. To nie tak, że tak sobie powiesz. Musisz to powtórzyć 108 razy. Dokładnie 108 razy to jest pełnia. Powtórzyć w skupieniu, nie pijąc kawę, paląc papierosa, nie robiąc sobie przerwy na siku, nie pisząc SMS-a do przyjaciółki w międzyczasie, 108 razy w pełnym skupieniu. To jeszcze nie koniec. Te 108 razy musi być powtórzone 12 razy. Najlepiej, gdyby było to pod rząd, natomiast nie każdy jest w stanie skupić się na aż tak długo, więc możesz sobie rozbić to na 2 dni. Możesz to mówić przez 12 dni, najlepiej o jednej porze, jeszcze lepiej, gdyby to był wschód lub zachód słońca,
Kiedy skończysz tą inwokację, pani Kali zacznie działać. Nie obiecuję ci braku bólu, braku cierpienia, nie obiecuję ci wygody. Obiecuję ci wyzwolenie z problemów, obiecuję ci wejście na właściwą ścieżkę. Decyzja oczywiście należy do ciebie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów, zapraszam cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.